balet od zawsze był we mnie i właśnie te tańce pozwoliły mi rozwinąć moją pasję. Mam na imię Sanha, mam 13 lat i interesuję się baletem. Chodzę na zajęcia 2 razy w tygodniu, w środę i w sobotę. Dzięki tej pasji i tym zajęciom poznałam nowych ludzi i wyjeżdżałam w różne miejsca. Nazywam się Oksana Prus, prowadzę białoruski dziecięcy zespół taneczny Padlaski Wianuk. Zespół istnieje przy stowarzyszeniu ABBA na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego przy szkole podstawowej nr 4 w Białymstoku. Zespół jest stworzony z takich etnicznych Białorusinów w Polsce. Każda rodzina ma korzenie białoruskie i z chęcią podtrzymuje tą więź, żeby to nie znikło po prostu. I mieszkając w Polsce, takie dzieci uczą się języka i jednocześnie uczą się swojej kultury. Ja mam szczęście, że prowadzę taki zespół. Zespół jest bardzo młody i istnieje już troszeczkę więcej niż 3 lata. To jest połączenie baletu i tańca ludowego. Balet jest podstawą, taniec klasyczny i później na podstawie takich klasycznych ruchów tanecznych, takiej szkoły klasycznej, tworzymy tańce ludowe białoruskie. Zajęcia odbywają się w języku białoruskim. Sara jest dziewczynka spokojna, ale w tym czasie aktorsko utalentowana. I udział jej w naszym zespole jako solistki jest bardzo ważny, bo ona tańczy i bardzo dobrze gra. Największym moim osiągnięciem jest wyjazd do Bułgarii na festiwal Walpernych Monosko 2018. Taniec jest moją wielką pasją, ale nie wiem, czy wiąże z nią przyszłość. Kiedyś chciałam być weterynarzem. Jeśli masz pasję, to idź za nią.